Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Brookhavenie, bo pewien z moich widzów powiedział mi, że jest tu jakiś bogacz i rozdaje darmowe kody na Robuxy. Nie wierzyłem, ale zobaczyłem, że w sumie jest, więc zaraz to zobaczymy. A wy, drodzy widzowie, pamiętajcie, zostawiamy tu subskrypcję, 200 000 subskrypcji i wbijamy, bo 200 000 jest naprawdę blisko. I zobaczymy, czy zostawicie lajka szybciej, niż ja wskoczę do fontanny. Dobra, ciekawe, czy zostawiliście lajka szybciej, czy ja wskoczyłem do fontanny, pochwalcie się w tym komentarzu. A teraz lecimy zobaczyć do tego bogacza. Widziałem tam już jego domek. Prawdopodobnie właśnie rozdaje kody na Robuxy. Trzeba to będzie to sprawdzić i sprawdzimy, dobra. Teraz pewnie weźmiemy i sobie pójdziemy. Dobra, bierzemy sobie autko, 200 na speeda damy, no i to będzie dobre, koks. W ogóle autko to jest 200 speeda, też się rozpędza jak jakiś ślimak totalny. Dobra, i o nie, hamulec. O dobra, jest. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry. To ja bym chciał... Dzień dobry. Ja słyszałem od mojego widza, znaczy, no po prostu słyszałem, że pan ma jakieś kody, sekretne kody. A no, takie jakieś głupie kody, ale nie potrzebuję ich zbytnio. To jeżeli są głupie, to pan może oddać. Ja chętnie przyjmę. Ale to nie tak z darmo, Ale to pan mówił, że i tak głupie, to wie pan, no. No to po co panu, jak ktoś głupie jest? To? Pan potrzebuje tych kodów, tak? Znaczy, jak to powiedzieć, no fajnie one... Fajnie byłoby je mieć, ale no... Jak są głupie, no to ja wezmę coś głupiego od pana, że pan musi mieć głupich rzeczy, co nie? No to może tak, skoro pan potrzebuje tych kodów, ja również tutaj potrzebuję... pieniędzy w tym mieście, więc tutaj co pan powie na taką wymianę? Znaczy, no dobra, tylko jak tu zdobyć pieniądze? Ile pan ich potrzebuje? Proszę, pan jest bogaty? Wie pan, gdzie jest bank, tak? No wiem, gdzie jest bank, a co, mam wypłacić panu pieniądze? Rozumiem. Nie. Powiem tak, że w banku jest naprawdę ogromna suma w tym mieście trzymana. No i jakby panu udało się ją zabrać, no to... Albo jakoś zdobyć po prostu. Aha, czyli ja mam iść do pracy teraz, żeby panu... No nie, no dobra. Ale to w ogóle... Ile mam czasu na to? No powiem tak, to w sumie 5 minut, czas start. Co? Czas start? Pieniędzy. Jak to? Nie, tak nie może być. Czekam na pieniądze z banku, do widzenia. Do widzenia. Dobra, specjalnie uruchomiłem timer, żeby było wiadomo, czy mam czas, czy nie mam czasu. Dobra, 5 minut. Trzymajcie kciuki. Mam tutaj specjalny timer, który sobie uruchomiłem w czasie, gdy on to powiedział. Bacie go na dole ekranu, wy zostawiacie teraz lajki, musimy się dać 5 minut. I jakieś kody będę miał. Kilka, gdzie jest bank? Nie, tu jest bank, pod nim był. No nie, tragedia. Ja myślałem, że tam jest. Okej, dobra, bierzemy. Ja wiem, co trzeba zrobić, mamy 5 minut, to już tylko chodziło o jedno. Kradzież, tu jest karta. Dobra, mam nadzieję, że nikogo nie będzie. Dobra, ale te kody na Robuxy są dużo ważniejsze. Bierzemy. Szybko. Gdzie jest T4? Tu jest T4. Dobra, mamy, rzucamy. Dobra, bierzemy. Okej, to mi się podoba. Mamy hajs. Ej, to zrobimy dużo szybciej niż 5 minut. Wydocha. A, dobra, karta, zupełnie nie wiedziałem, że muszę trzymać kartę w ręce. Dobra, zrobimy to dużo szybciej to zrobimy. Dobra, żeby nie było, że... O, muszę to usunąć. Żeby nie było, że... coś kradę. Dobra, nie, no, tragedia. Dobra, zobaczymy zaraz, w ilu się uda to zrobić. Okej, dobra. Dobra. Dzień dobry, już jestem. Ej, dobra, udało się. O, witam pana, witam. Udało się w minutę 13, dobra. Udało się panu? Tak. Właśnie widzę w wiadomościach, że tutaj... Jak to pan widzi w wiadomościach? No, nie, dobra, nieważne. O nie. Proszę. To dla pana. O, dziękuję. A ja mogę... Kody? Ale jakie kody? Ja nie mam żadnych kodów, halo. Ale jak to pan nie ma żadnych kodów? Przecież pan mówił, że ma pan kody. Ja żartowałem, to był żart zwykły. No nie... Czyli ja obrałowałem bank... Tylko po to, żeby pan mi powiedział, że pan nie ma żadnych kodów? Nie, no żartowałem, spokojnie, mam te kody, żartowałem. Dobra, nie pan straszy, dobra, nie pan będzie, że już ufam, ale... To co, mogę je dostać? No ale... Szczerze, to pieniądze to jest trochę za mało za takie kody. Ale pan powiedział, że to głupie... dla pana. Jak zadanie? Pan powiedział, że to głupie kody, to czemu jeszcze mam robić jakieś zadania? No tak, no ale podobno są trochę warte, no to... Mhm, no rozumiem, tutaj, dobra. Ale ono będzie już proste, spokojnie, więc tak, tutaj następnym zadaniem będzie pójście do bazy przestępców i wyciągnięcie wszystkich broni z ich bazy i tutaj przyniesienie ich. Mhm, to jest czyli... proste, ta baza jest prawdopodobnie pusta teraz, bo jest noc, jak widzisz. Dobra, okej, czyli... W sumie, dobra, okej, ale mam jakiś na to limit czasu? Znaczy, no tak fajnie, gdybyś się jednak do rana wyrobił, bo tutaj już noc, to... Dobra, okej, rozumiem, to nie lecę jak najszybciej też, okej. To ten, dobra. Dobra, wiem z poprzednich odcinków, do widzenia, wiem z poprzednich odcinków, gdzie ta baza jest, więc lecimy do niej jak najszybciej. Ona jest tu, dobra, teraz limitu czasowego nie mam, więc jest luz. Tutaj, nie, co ja robię? Ona jest tu, dobra, jejku, ja się pogubiłem już w tym wszystkim. Dobra, tu jest. Wszystkie bronie. Te czwóreczka, pistolet, shotgun i snajperka. Tu jeszcze jest? Nie będzie wiedział, co tu jest pewnie. Okej, dobra, wychodzimy stąd. I daję mu te bronie, to jest luz. Dobra, lecimy. Tu i dobra, można mu je zanieść. Na szczęście miasto jest puste, jest noc, wszyscy śpią, policja nie szuka, więc jest luz, lecimy teraz szybko do niego. Dzień dobry, już mam wszystkie bronie. Witam. Mam tak już... szybko? No, tutaj daję, to jest pierwsza broń. O, dziękuję. Druga broń. Dziękuję. Trzecia broń. Boże, tych broń tam było. I tu czwarta broń. Dobrze, dziękuję. No, szczerze, nie spodziewałem się, że tak szybko to minie. No, to teraz jak? Mogę dostać ten kodzik? Tak, zapraszam do domu. Okej, dobra, wchodzę. Usiądź sobie tutaj. Dobra, siadam. I co teraz? No i powiem tak, ten kod to RID. Nie, chwilę, poczekaj. Poczekaj, chwilę. Dobra, otwieram już smartfona i wpisuję. Dobra, już wpisuję. Proszę dyktować po kolei, po jednej. RID. Jakby ID. T. No, V. No i końcówka to WW. WW. I jak teraz zacznę... Dobra, na smartfonie naciskam zaakceptuj i... Coś się ładuje. Co to jest? Okej, $10 w moim koncie. Ej, to chyba działa. Kody działają, tak jak mówiłem. Tobie to. Okej, dobra, i teraz tak. Ja miałem Roblox Credit, continue. Mam! Dobra, submit order. Jest! Dostaliśmy Robuxy! I mam je na profilu, czy nie mam je na profilu? 1251 na profilu, czyli te kody działają. Drodzy widzowie, jeżeli też chcecie takie kody, to ja wam załatwię tutaj od bogacza takie kodziki, więc musicie tu zostawić lajkacze, subskrypcję i dzwoneczka, ale ten kod działa i dał mi Robuxy, więc musicie wbijać na moje live'iki, na moje odcineczki, a niedługo pojawi się specjalny odcinek, jak takie kody zdobyć i jak takie kody sobie wpisywać, więc ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie, na razie trzymajcie się, do kolejnego odcinka! Siema!